pierwsza strona wspólnoty z siekierą na żonę i Miss Lubelszczyzny. Ja zachęcam do wywiadu z miską z Serokomli z naszego regionu. W sumie się nie dziwię, że wybrałeś ten temat. No tak, ale tutaj wspólnota miała chyba wątpliwości, dlatego dali dla równowagi tą ładną dziewczynę. Jest obszerny wywiad. Zawsze jak słucham kandydatek albo misek, to mówią o sobie, że lubią teatr, książkę i chciałyby, żeby na świecie... I zbawić świat, tak. I zbawić świat i żeby panował pokój. Nasza miska z Serokomli, Miss Lubelszczyzny, być może będzie Miss Polski. 3 grudnia są zawody, turniej, wybory. Impreza. O, wybory, tak to się fachowo nazywa. Jest ambitna, mimo że też mówi, że uwielbia dzieci, kocha spędzać z nimi czas, bo są prawdziwe i nie udają. Ale generalnie jest bardzo ambitny, fajny wywiad, tak więc polecam. Nasza miska studiuje na KUL-u. No ale teraz każdy chyba może studiować. Jasne. To nie jest. Przechodzimy do Łukowa, a w Łukowie powstaje nowy organ opiniotwórczy. Tak też podobnie brzmi tytuł w tygodniku siedleckim. Chodzi tu o powołaną, czy też w trakcie powoływania jest teraz, Łukowska Rada Seniorów. Będzie to organ doradczy, opiniotwórczy dla burmistrza. Pana Lucjana pewnie nie będzie. Podejrzewam, że nie. Ale kilku gigantów tam do rady zgłosiło się 13 kandydatów. Miejsc przewidzianych jest 9, a więc mamy trochę nadkompletu. Casting. Dlatego 22 września pomyślano o tym, żeby zrobić nie wybory, a losowanie. O. Publiczne losowanie będzie kandydatów, także powiedzmy każdy ma równe szanse. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Jestem ciekawy tego losowania, to będzie fizycznie też wyglądało. Też jestem bardzo ciekawy. Dawno nie było o sporcie, a Mateusz Połynka we wspólnocie pisze dużo. Mamy pierwszy triumf naszego czwartoligowca z Adamowa Sokół. Adamów wygrał pierwszy mecz. W zasadzie wygrał drugi mecz, ale ten pierwszy został anulowany, bo jak wiadomo, włodawianka wycofała się z ligi. Sokołowi gratulujemy. I Sokół wyprzedził też naszą drużynę Ruch Ryki. Zajmuje 3. miejsce, ale od końca. I no, trzeba troszeczkę się sprężyć, żeby za rok dalej być w 4. lidze, a nie wrócić do okręgówki. A z okręgówki do 4. ligi zmierza nasz łukowski klub Orlęta Łuków, który jest liderem klasy okręgowej. 6 punktów, 6 meczów, 16 punktów. Dużo artykułów sportowych, fajne opisy, komentarze. Polecam serdecznie. A w ostatnią niedzielę w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej odbył się Dzień Konia w Sienkiewiczówce. Impreza z pokazami sztuki jazdy konnej i tym podobne. Impreza także z licytacją przeróżnych rzeczy, a to wszystko za sprawą pozyskiwania ciągłego pieniędzy na rękopis potopu, jaki chce zakupić muzeum. No, jeśli to się uda, no to będzie wielkie wydarzenie, tak naprawdę jeden z największych, no tak naprawdę największa pamiątka. Najdroższa książka. W całej, ale największa pamiątka w całej Polsce po naszym nobliście. Całość kosztuje 70 tysięcy złotych. Sporo. Z tego co wiemy, sporo i w sumie nie sporo. Ale chyba już większość kasy jest. Z tego co wiemy właśnie brakuje bardzo mało, także bardzo zachęcamy do no, dołożenia się do tego no, fenomenalnego eksponatu. Dokładnie. No trzymamy kciuki za muzeum, tak za Henryka Sienkiewicza, bardziej za Maćka Cybulskiego i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.